W Strachocinie odsłonięto po pierwsze Ignacego Łukasiewicza, pomnik stanął przed szkołą podstawową imienia Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy, przemysłowca i społecznika. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pod nazwą Naftowa kolebka Europy, Zapomniana Historia Polski i Ukrainy, realizowanego przez gminę Sanok i Radę Miasta Borysław. Pozyskaliśmy środki z programu Polska-Białoruś-Ukraina. Mamy zawartą umowę partnerską właśnie z miejscowością Borysław. Dzięki temu programowi dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Odbyły się konferencje związane z, no, w Polsce z Ignacym Łukasiewiczem, ale także i z Janem Zechem, który no, na Ukrainie był też twórcą przemysłu naftowego. Gmina Sanok przygotowuje także dwujęzyczny album o historii przemysłu naftowego w powiecie sanockim i borysławiu. Dla nas ten projekt jest ważny przez to, że w ramach tego projektu dużo więcej informacji dowiedzieliśmy się i możemy teraz o tym opowiadać wszystkim i to jest bardzo ciekawe. Projekt realizowany będzie do stycznia 2022 roku.